The gods will not always be with you. Embrace this journey, my child, as this is your odyssey. Mam dwa fragmenty, prawda? Może trzy nawet po tym zabójstwie. Wydaje mi się, że trzy fragmenty to jest tak zacna ilość fragmentów. Strasznie poubierany jest ten Alexios teraz. Wszystko z innego tego. To w zasadzie ten pancerz to nie jest dużo lepszy od tego. Jest lepszy poziom, ale... Te buty. Muszę się wybrać do... Ja się chcę wybrać? Muszę się wybrać do Kowala i spróbować ulepszyć te rzeczy, które mam na sobie. Jestem bardzo dziwnie poubierany. Ale mam wrażenie, że to są spodnie i wreszcie podczas nurkowania nie będę musiał jąder Alexiosa podziwiać. A! Warto duże pieniądze za to zapłacić. A jednak... Forge activated. Synchronizing retransmission chronosity. Contact engaged. Proszę, proszę. Jest poziom włócznicz. Och. Mam wreszcie, wreszcie. Wreszcie mam dwa kółka. O, jak dobrze. Na to liczyłem, na to czekałem. I teraz potrzebuję 7. No i dobrze. Tylko pytanie, jak się zmienia to kółko? Aha. Po prostu tak, czyli niezależnie od broni. Rozumiem. Będzie dużo roboty z tym, no ale dobra. To sobie ustawimy w takim razie. Jak to zrobić teraz? A, przypisz? Mogę teraz kilku różnych zdolności, na przykład rozbicie tarczy mogę kupić i tak dalej. No dobrze. Czy nie chciałem nigdy swojej przygodowej książki wydać? Pewnie, że chciałem. Prawdę powiedziawszy, jeżeli kiedyś skończę z Twitchem, to pewnie następna rzecz to jakaś książka przygodowa. Bo czemu nie? Śpią sobie chłopaki. Wstawać, wstawać! Z Evi się wyłoni spod pokładu pewnie. O, już jest. Dobra. Zadania. Ulepsz włócznie. To jest długa historia. W Odysei zadań mamy. O, świat i postacie. Lew nemejski. Łania kerynejska. Witaj w Atenach, to jest miejsce, do którego do Atyki się musimy udać. Ale chciałbym zobaczyć... Łanię Kerynejską, bo ona jest gdzieś tutaj... Wyspa Euba. Wyspa Euba jest tutaj i byłem przy niej. I Łania Kerynejska...
Przemierza wyspę UB w centrum przylądka Artemision. Przylądek Artemision to będzie gdzieś tu. Widziano ją na bagnach. Więc musimy się udać tutaj. Pamiętacie walkę z dzikiem? To była masakra. Więc najpierw tu. No a potem zobaczymy, gdzie ta łania. Sprawdźmy sobie to faktycznie. A tą ucieczkę przypiszemy tutaj. Tak, faktycznie pozbyłem się ucieczki. Wziąłem truciznę. Powinienem to... Niech pomyślę jeszcze przez chwilę. Powinienem mieć jedno kółko do skradania się i jedno kółko do walki, nie? Więc to do walki i będzie to drugie do skradania się. Czyli... No właśnie. Dobra. To tu na pewno będzie też leczenie. Okej. Okay. Leczenie będzie tu. I... Rozbicie tarczy pewnie będzie tam. Natomiast do walki jest tak, też leczenie. To się na pewno nie przyda, ale coś trzeba będzie innego poszukać. No dobra, dobra. Za dużo by myśleć na razie. Mamy zadanie. Dalej mu gacie widać, widzę. A tu coś jest ciekawego? Nie wiem na ile czasu Odyseja. Ktoś mówił, że sam wątek główny to jest 70 godzin, ale no nie mam pojęcia naprawdę. Musiałbym sprawdzić, ile ja godzin już spędziłem w grze. O kurde, dwa niedźwiedzie. Odkryłem, że jak się walczy z wieloma przeciwnikami, to nie warto oznaczać konkretnego celu. Natomiast jak się walczy z pojedynczym wrogiem, wtedy warto. Ale złapał się ładnie. Same skały Fobos tutaj nie dotrze. Zobaczymy tu. Ile spędziłem godzin? No właśnie nie mogę tego sprawdzić. Nie mogę tego sprawdzić. Za bardzo. O, tu jeszcze muszę małą modyfikację zrobić. Zdolności. Jeżeli to jest... Bo to jest to skradankowe drzewko. Więc tu będzie zabójstwo. A to jest do walki. Okej.
Zdecydowanie nie wiem właśnie, jaki wziąć atak jeszcze jeden. Trucizna ta swoją drogą. Czy może lepiej truciznę trochę wzmocnić? Większość ekwipunków asasyna bardzo mocno wspiera trucizny, więc warto je mieć. 18 godzin mam w grze. No. Ale też warto brać pod uwagę, że ja to się nigdzie nie spieszę z reguły. Więc można mieć takie przypuszczenie, że jak ktoś by szybko leciał po tej fabule, ale to ciężko zresztą, bo no, to wymaga poziomów. Nie da się tak prześliznąć. Chyba nie jest. Łania raczej nie będzie w jaskini, nie? Ale warto tu zajrzeć. Jakieś kruszce i inne takie rzeczy. Ja zawsze lubiłem jaskinie. Najważniejsze są te zielone klejnoty, bo to one stanowią podstawę większości upgrade'ów. Dokąd ja zmierzam tutaj? Świecące grzyby? Coś jest jakby. Tak, jakieś drewno. Oszczep. Oszczepy to są krótsze rzeczy, nie? Niż włócznie. Ciekawe, czy tutaj jest to odróżnienie. Ten sam DPS. Ten sam poziom. Ale weźmy. Ładniejsza jest. Czyli ta jaskinia nie miała tutaj żadnych niespodzianek. A więc nie jest to miejsce, którego szukałem. Tu musi być łania, o kurde. Najgorsze jest to, że polowanie na takie stworzenia jak łania, no to wymaga raczej umiejętności łowieckich. I no cóż, u mnie to nie do końca tak. Nie mogę się za bardzo pochwalić łowiectwem. Przynajmniej nie teraz. Może kiedyś, jak będę miał za dużo poziomów albo coś. Ten oszczep żółty to jest z pierwszego poziomu i on taki właśnie do łowiectwa jest. Mam takie, zawsze tak jest, jak wybierzecie jakiś build postaci, to macie wrażenie, że ten drugi jest dużo lepszy. I podejrzewam, że strzelanie z łuku... O, proszę. Że strzelanie z łuku jest dużo, dużo... lepsze. Lepsze efekty daje. Nie mi mówić, czy to jest piękne, czy nie jest piękne, ale niewątpliwie rozmiarowo to jest niesłychane. Dobra, zadania mamy jasne. Sprawdzę te włócznie, co mówicie. No, ta jest z pierwszego poziomu, ta. Z reguły jak coś znajduje się, to się znajduje na swój własny poziom. No dobrze. Łania.
I mam mniej więcej pomysł, gdzie ta łania jest, nie? Wiecie przecież, że ja nigdy nie wydaję opinii na temat gier, nie? Także nie pytajcie mnie, jaka jest moja opinia. No mogę wam jedno powiedzieć, jakby niezależnie od wszystkiego, gdyby mi się coś nie podobało, to bym w to nie grał. A naprawdę, no... A dzisiaj w ogóle FIFA gram, ale to już... Such a noble creature. The gods themselves would be envious of this hunt. To też jest zaskakujące. Tak, a nie, takie niezwykłe stworzenie i każą mi na nie polować. Widzę, że ta łania to... Szybka jest. No właśnie. Śmiesznie małe obrażenia zadaje jej. Za to. Dobra, teraz już będę wiedział.
że łucznictwo jest... No tylko, żeby strzelać z łuku, to musiałem mieć punkty adrenaliny. A punkty adrenaliny w walce wręcz najłatwiej się nabija. Ja się z tym dzikiem tak strasznie męczyłem, tym kozikiem, i teraz już rozumiem. Rozumiem już, na czym polegał mój problem. Nadciąga poborca. Zobaczmy to. Rozumiem, na czym polegał mój problem przy tej walce z dzikiem. Dostanę pewnie to ta... To ta kapłanka. Chyba poczekamy do świtu, nie? Nie ma co po nocach łazić po lesie. Jeszcze wilki na mnie rzucą i... Ja to co mówiłem, że łuk robi niesamowitą robotę w asasynach tych nowych. I tak było w Originie i mam wrażenie, że tu jest jeszcze mocniejszy. Cały czas po nocy biega, ma tutaj tyle piękna. O świcie, nie? Wschód słońca i w ogóle. Dlatego też jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała kreta, na którą się wybiorę później. No bo tam potrzebny jest poziom wyższy. Bo kreta jest taka trochę sucha, powiedziałbym. Te góry nie są takie... Bo tu są lasy normalnie, to jest taki klimat trochę... No, kreta jest dużo bardziej sucha, o tak, to chciałem powiedzieć i to chyba powiedziałem. Wybacz, potrzebuję skóry. Są jakieś skarby, nie skarby, ale... Nie do końca mam chyba powód, żeby to niszczyć, bo... Po co mam szkodzić ludziom? No właśnie, to jest coś takiego, nie? Że w tej grze... Niby w Originie było tak, że każde miejsce, w którym były zapasy... To, albo jakieś rzeczy, to się niszczyło po prostu, nie? A tu nie widzę powodu, żeby to robić. Chyba trzeba byłoby wejść w ogóle pod spód, ale... Jak to ma za niby... Mam to podpalić? No właśnie, po co mam to odpalać? Jeżeli się opowiem po jakiejś stronie konfliktu, no to rozumiem, że podpalanie tego może mieć jakiś skutek, nie? Może wzmocnić jakąś frakcję albo osłabić drugą. Mistios! Up here! Please don't make me shout! A co ona taka lubieżna? Oh, thank the gods you heard me. Sounds serious. How can I help? I'm thirsty. Usually my husband fills me up, but I haven't seen him in a while. So, if you could just reach over there and grab me the wine... I'm a Mistios. I don't fetch wine. Wait, your husband's missing? Oh, well, yes, I suppose he is. I hear husbands can be hard to keep track of. They're always getting lost. I've been through three already. I don't want to lose this one too. Your husband must have enemies or something. Someone who might want to make him go missing. The dagger. If you're wealthy, they're your enemy. A local captain and his Malaki's dagger friends visit as often as they please, demanding made-up taxes and beating my husband if he doesn't pay. Will you find him? Will you find my husband? No, solidarność yonder. Don't worry, I'll find him. Thank you. Is there anything else I can tell you? I've heard enough. I'll head east and find your husband. Thank you, Mistios. Facaci to są biedni, widzicie? Gość, no, klientka się zorientowała, że nie ma męża, jak jej nie ma kto wina podać. Uwierzycie? Czy uwierzycie w to? Jak ja mam nie stanąć po jego stronie? Jak mam mu nie pomóc? No, no.
Co ja powiedziałem? Solidarność jąder? Co dużo jądry się naoglądałem tutaj. U tego Mythiosa. Rolnik podróżuje na wschód przez góry Dirfi na Eubei. No to Eubeia to jest ta wyspa. Góry Dirfi są wzgórza Dirfi i są tu góry Dirfi. Często czeka na południe od jaskiń za wodospadem, aż będzie mógł bezpiecznie podróżować. To może być to miejsce. Ale no tu są wodospady, tutaj być może jaskinia. Wybierzemy się tutaj, ale najpierw zobaczę. To jest mniejsza z tym. Coś tu się pojawiło ciekawego. Skóra, łani. A, to muszę oddać. Właśnie, ciekawy jestem, co ta kapłanka. Czymże ona mnie wynagrodzi? Ta kapłanka. No, i mogę też zwiększyć zasięg tego radaru. Ciekawie go zmienili, bo w becie było 10, 20, 30, a teraz było 15, 20. Ten trzeci poziom będzie wymaga włóczni na piątym poziomie. No dobra. To chciałem zrobić? Chyba tak. No i zrobiłem. A, właśnie. Mapa. Malaka. Świetne są te obelgi.